Rado, otwieram 21. zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubaczowie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych, więc obrady nasze są prawomocne. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji panie i panów radnych, pana burmistrza, pana zastępcę, panią skarbnik. Szanowni Państwo, wszyscy radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej sesji. Pozwolicie, że obecnie przedstawię zaproponowany porządek obrad. W punkcie pierwszym otwarcie obrad. W punkcie drugim stwierdzenie kworum. W punkcie trzecim przyjęcie porządku obrad. W punkcie czwartym przyjęcie protokołu z obrad sesji zwyczajnej Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 roku. W punkcie piątym raport o stanie miasta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. Podpunkt pierwszy, raport o stanie miasta. Następnie debata. Następny punkt, projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta wotum zaufania. Następny punkt, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Następny podpunkt, opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok. Następny podpunkt, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. W następnym podpunkcie przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Następny podpunkt przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Następny podpunkt w tym punkcie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2019 rok. Następny podpunkt projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Punkt szósty podjęcie uchwał. W punkcie siódmym sprawy różne. W punkcie ósmym zakończenie obrad. Czy do przedstawionego projektu porządku obrad Państwo radni macie uwagi lub zastrzeżenia? Nie widzę. Informuję Państwa, że w dalszym ciągu są problemy z systemem obsługi Rady, więc w dalszym ciągu będziemy prowadzić głosowanie w dniu dzisiejszym podczas dzisiejszych obrad sposobem ręcznym, wyczytując każdego z radnych. Jeśli nie ma uwag do przedstawionego porządku obrad, więc przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał co do porządku obrad? Pan Czerniak Krzysztof. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty jednomyślnie. Przystępujemy do punktu czwartego. W biurze rady był wyłożony do wglądu protokół z poprzedniej sesji, to jest z dnia 28 maja tego roku. Do chwili obecnej nikt z Państwa radnych do tego protokołu nie wniósł uwag. Czy w chwili obecnej ktoś z Państwa radnych ma pytania lub uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań, panów jest za, przeciw lub się wstrzymał? Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za.
Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Przystępujemy do punktu piątego, do punktu najważniejszego na dzisiejszych obradach dzisiejszej sesji. To jest raport o stanie miasta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. Wszyscy Państwo radni otrzymaliście raport o stanie mienia. Na wszystkich komisjach stałych był on dyskutowany i również omawiany z panem burmistrzem, więc teraz przystąpmy do punktu debata, czy ktoś z Państwa radnych zabierze głos i się wypowie na temat stanu gminy. Pan burmistrz prosił o głos, proszę bardzo. Szanowni Państwo, są to dwa dokumenty, tak naprawdę prawie tożsame, czyli raport o stanie gminy i sprawozdanie z wykonania budżetu. My od 2 lat mamy obowiązek prezentowania Radzie Miasta raportu o stanie miasta, przy czym tak naprawdę w naszym mieście nie ma innych działalności związanych ze spółkami komunalnymi, które zwykle w budżetach są nie do końca pokazywane. Natomiast to, co my w ciągu roku procedujemy, zmieniamy czy ustalamy, jeśli chodzi o budżet miasta, to wszystko ma odzwierciedlenie w tym raporcie, który jest tutaj przedstawiony. On jest dodatkowo uzupełniony o wartości niektórych obiektów, wartości budynków. Tam znalazły się też informacje o ilościach spraw załatwianych w urzędzie, jeśli chodzi na przykład o decyzje o warunkach zabudowy, czy innych działaniach w naszych referatach. Także to jest tak naprawdę informacja, która jest ściśle związana z wykonaniem budżetu, które Państwo otrzymali. Jest to też jakby pierwszy element do udzielenia absolutorium. I w zasadzie zawsze zwykle skupialiśmy się na tym sprawozdaniu z wykonania budżetu, bo ono tak naprawdę pokazuje, co się w ciągu roku działo, jakie zadania podejmowaliśmy, jakie były zmiany, jakie inwestycje i w którym miejscu te środki w mieście były wydawane, przepływały, jakie były nasze przychody. Także myślę, że ja nie mam za wiele do powiedzenia w uzupełnieniu, jeśli chodzi o sprawozdanie wykonania budżetu, jeśli chodzi o raport o stanie gminy. Państwo otrzymali te materiały, dyskutowaliśmy to na komisjach i myślę, że raczej wszystkie wątpliwości zostały, czy wątpliwości, czy pytania zostały. Odpowiedzi zostały udzielone. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. W następnym podpunkcie jest podjęcie uchwały o udzieleniu burmistrzowi miasta wotum zaufania. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Lubaczowa wotum zaufania. Podstawa prawna. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje. Postanawia się udzielić wotum zaufania burmistrzowi miasta Lubaczowa w paragrafie pierwszym i w paragrafie drugim. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Czy do tego projektu uchwały ktoś z Państwa radnych ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, kto jest za, przeciw lub się wstrzymał? Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Filcowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że projekt, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Przystępujemy do następnego podpunktu. Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok. Wszyscy Państwo radni również otrzymaliście to obszerne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Również było to analizowane na wszystkich komisjach stałych Rady Miejskiej. Pozwolicie Państwo teraz, że odczytam zarządzenie numer 42 przez 2020 burmistrza miasta Lubaczowa z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok. Podstawa prawna. Burmistrz miasta Lubaczowa zarządza co następuje. W paragrafie pierwszym przedstawić Radzie Miejskiej w Lubaczowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu składające się z. Podpunkt pierwszy. Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy miejskiej za 2019 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z rachunku budżetu, w tym zmiany planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego. Podpunkt drugi. Informacja o stanie mienia gminy miejskiej Lubaczów. Podpunkt trzeci. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w artykule 226 punkt 3. Sprawozdania, o którym mowa w artykule 265 ust. 2 stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania. Paragraf drugi. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prosiłbym Panią Skarbnik o chwilę komentarza czy przedstawienia tego sprawozdania tak w wersji skrótowej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Na dzisiejszej sesji Rada Miejska w Lubaczowie rozpatrzy sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lubaczowa za 2019 rok. Budżet miasta Lubaczowa w okresie sprawozdawczym zamknął się następującymi wielkościami. Planowane dochody budżetu w kwocie 63 763 041 zł i 98 groszy zostały wykonane w kwocie 62 307 569 zł i 21 groszy, co stanowi niespełna 98% rocznego planu. Na powyższą kwotę składały się dotacje na zadania zlecone bieżące w kwocie 14 135 320 zł i 59 groszy. Dotacja na finansowanie zadań własnych bieżących w kwocie 946 631 zł i 38 groszy. Subwencja ogólna w wysokości 13 564 868 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 8 825 785 zł i 64 grosze. Podatki i opłaty lokalne to kwota 9 170 397 zł i 1 grosz. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące to niespełna 235 tysięcy.
Dotacja z budżetu Unii na zadania majątkowe to niespełna 2 300 000. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych to 1 093 927,83 zł. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to 80 362 zł i 66 groszy. Dotacje z funduszy celowych to 43 600. Środki z funduszu dróg samorządowych to 4 856 164 zł. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł to niespełna 115 tysięcy. Pozostałe dochody to niespełna 7 milionów. Zaplanowane wydatki budżetu w kwocie 70 396 663 zł 98 groszy zostały zrealizowane w wysokości 62 532 308 zł 83 grosze. Na powyższą kwotę składały się wydatki majątkowe w wysokości 14 876 228 zł i 21 groszy. Wydatki bieżące wyniosły 47 656 080 zł i 62 grosze. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza to 14 864 285 zł 80 groszy. Pomoc społeczna to 16 313 981 zł 19 groszy. Dotacje dla instytucji kultury to 4 138 048 zł. Obsługa długu to 655 422 zł i 90 groszy. Wydatki administracyjne to 5 762 747 zł i 48 groszy. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową to 1 712 29 zł i 82 grosze. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to 8 175 000 576 zł i 39 groszy. Transport i łączność to 7 482 201 zł i 72 grosze. Kultura fizyczna i sport to 1 137 752 zł i 32 grosze. I pozostałe wydatki to nieco powyżej 2 300 000. W okresie sprawozdawczym budżet zamknął się deficytem w kwocie 224 739 zł 62 grosze. Zaplanowane przychody budżetu zostały wykonane w 100% planu w kwocie 9 167 152 zł 95 groszy z tytułu wolnych środków z rozliczeń z lat ubiegłych oraz kredytów i pożyczek. Planowane rozchody zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 2 533 530 zł i 84 grosze. Zadłużenie miasta na 31 grudnia 2019 roku wyniosło 24 239 560 zł i 91 groszy, co stanowi niespełna 39% wykonanych w 2019 roku dochodów budżetu miasta. Zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 1750 zł. W roku 2019 były realizowane inwestycje, można do ważniejszych inwestycji wymienić porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, przebudowa dróg gminnych, między innymi ulica Majora Hubala, ulica Kurierów AK, przebudowa ulicy Korzeniowskiego, Kustronia, Pszennego, Nowickiego,
przebudowa dróg gminnych Mazury 2, ulica Kasztelańska, Królowej Jadwigi, przebudowa ulicy Rzemieślniczej, Tulipanowej. Ponadto była przebudowana droga przy ogródkach działkowych. Modernizowano budynek przychodni przy ulicy Kopernika. Dokonano budowy oświetlenia ulicznego, m.in. ulica Słowackiego, Konopnickiej, Nowej, Kurierów AK. Był realizowany projekt z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej rozwój odnawialnych źródeł energii dla miasta Lubaczowa. Ponadto wykonano modernizację i zakupiono wyposażenie przy udziale dotacji z budżetu miasta dla Miejskiego Domu Kultury. Kontynuowana była budowa basenu miejskiego. Wykonano otwartą strefę aktywności fizycznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik za krótką informację i wprowadzenie w materię wykonanie budżetu za 2019 rok. Teraz poproszę pana Krzysztofa Czerniaka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej za 2019 rok i sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej za 2019 rok. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Wysoka Rado, zaproszenie gości. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów za 2019 rok i sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Lubaczów za 2019 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Lubaczowie po przeprowadzeniu szczegółowej analizy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów za 2019 rok, informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Lubaczów, informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Lubaczów za 2019 rok zawierającego bilans wykonania budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów, łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat obejmujących dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, łączne zestawienie zmian funduszu obejmujących dane wynikające z zestawień zmian Funduszu Samorządowych Jednostek Budżetowych, informacje dodatkowe obejmujące dane wynikające z informacji dodatkowych tej jednostki oraz jednostek podlegających lub nadzorowanych. Oraz po zapoznaniu się z uchwałą nr 13/12/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Lubaczowa sprawozdaniu wykonania budżetu za 2019 rok. Pozytywnie opiniuję wykonanie budżetu za 2019 rok i wnioskuję o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Lubaczowa za 2019 rok. Oczywiście to jest opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubaczowie. Oczywiście pozostałe komisje Rady Miejskiej, Komisja Budżetowo-Gospodarcza, Komisja Kultury i Oświaty i Sportu, Komisja Spraw Socjalnych i Komunalnych dokonały analizy sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubaczowa za 2019 rok. Wydały w tym zakresie swoje pozytywne opinie i zawnioskowały o oddzielenie burmistrzowi miasta Lubaczowa absolutorium. Reasumując, powyższe działanie na podstawie artykułu 18a ustawy 3 dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Komisja Rady Miejskiej w Lubaczowie wnioskuje do Rady Miejskiej w Lubaczowie o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów i udzielenie burmistrzowi miasta Lubaczowa absolutorium za 2019 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. W następnym podpunkcie również proszę pana przewodniczącego Krzysztofa Czerniaka o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie uchwałą nr 13/12/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku. Skład orzekający to jest pani Agnieszka Trojner przewodniczący, Krzysztof Wacek członek, Iwona Szymańska członek. W dniu 30 marca 2019 w uzasadnieniu, tak może w skrócie, w dniu 30 marca 2019 roku burmistrz miasta Lubaczowa przełożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Lubaczowa za 2019 rok
i do sprawozdania dołączył sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury imieniem Aleksandra Sas-Bandarowskiego za 2019 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej imieniem Władysława Broniewskiego w Lubaczowie za 2019 rok, informacje o stanie mienia komunalnego w gminie miejskiej Lubaczów. Regionalna Izba Obrachunkowa po rozpatrzeniu sprawozdania burmistrza miasta w Lubaczowie z wykonaniu budżetu za 2019 rok pozytywnie opiniuje przedłożone sprawozdanie z uwagami w uzasadnieniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu za przedstawienie opinii. Również poproszę pana Krzysztofa Czerniaka, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej Miejskiej Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu gminy miejskiej w Lubaczowie za 2019 rok i udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta w Lubaczowie za 2019 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Lubaczowie po przeprowadzeniu szczegółowej analizy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy miejskiej Lubaczów za 2019 rok. Przepraszam, ale to się powiela niestety. Informacje o stanie mienia gminy miejskiej Lubaczów, informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdania finansowego gminy miejskiej Lubaczów za 2019 rok zawierającego bilans wykonania budżetu gminy miejskiej Lubaczów, łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat obejmujące dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, informacje dodatkowe obejmujące dane wynikające z informacji dodatkowych tej jednostki oraz jednostek odległych lub nadzorowanych. Oraz po zapoznaniu się z uchwałą nr 13/12/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawozdaniu opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Lubaczowa sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lubaczowa za 2019 rok. Pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2019 rok i wnioskuje o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta w Lubaczowa za 2019 rok. Uzasadnienie. Uzasadnienie jest bardzo długie. Nie będę powtarzał tutaj pani naszej skarbnik. To, co przed chwileczką pani skarbnik nam tłumaczyła, to samo było na komisjach naszych, także nie będę tego powtarzał. Pokrótce. Analiza danych zawartych w sprawozdaniu burmistrza z wykonania budżetu za 2019 rok w zakresie zgodności z wielkościami ujętymi w sprawozdaniu. Uchwale Rady Miejskiej w Lubaczowie nr 38/4/2019 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie udzielania uchwalenia budżetu na 2019 rok z późniejszymi zmianami. W sprawozdaniu finansowym gminy miejskiej w Lubaczów za 2019 rok zawierający bilans z wykonania budżetu gminy miejskiej Lubaczów, łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych oraz łączne zestawienie zmian funduszy obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszach samorządowych jednostek budżetowych, informacje dodatkowe obejmujące dane wynikające z informacji dodatkowych tej jednostek podlegających lub nadzorowanych. Komisja rewizyjna nie stwierdziła rozbieżności. Tu mamy oczywiście wszystkie kwoty. Szczególna analiza wykonania budżetu tak po stronie dochodów, jak i wydatków w poszczególnych działach nie daje podstaw do zgłaszania zastrzeżeń. Stwierdza się wysoki poziom wykonania i nieprzekraczania zaplanowanych wydatków. Burmistrz miasta Lubaczowa realizuje zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie uchwałą nr 13/12/2020 z dnia 8 kwietnia skład orzekającej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez burmistrza miasta Lubaczowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. I jeszcze jedna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Panie Krzysztofie, proszę bardzo. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie uchwałą nr 13 przez 32 2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w skład orzekający Agnieszka Trojna przewodniczący, Urszula Pisarska członek, Iwona Szymańska członek. Po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej na Niemieckiej w Lubaczowie z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium burmistrza miasta Lubaczowa za wykonanie budżetu za 2019 rok pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Lubaczowa za 2019 rok. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za przedstawienie wszystkich opinii komisji, jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Teraz przystępujemy do następnego podpunktu. Jest to przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. Szanowni Państwo, pozwolicie, że przedstawię ten projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca bieżącego roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok. Podstawę prawną pominę. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok zawierające. Podpunkt 1. Bilans wykonania budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów. Podpunkt 2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych. Podpunkt 3. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych. Podpunkt 4. Łączne zestawienie zmian funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych. Podpunkt 5. Informacje dodatkowe obejmujące dane wynikające z informacji dodatkowych tej jednostki oraz jednostek podległych lub nadzorowanych. W paragrafie 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań, panów jest za, przeciw lub się wstrzymał? Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Piuro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok została przyjęta. Następny projekt uchwały i ostatni zarazem w tym punkcie podpunkt jest to projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Lubaczowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Lubaczów za 2019 rok. Pozwolicie Państwo, że również odczytam ten projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Lubaczowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Podstawa prawna. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym po zapoznaniu się z podpunkt pierwszy sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, podpunkt drugi sprawozdaniem finansowym, podpunkt trzeci opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, podpunkt czwarty informacją o stanie mienia Gminy Miejskiej Lubaczów, podpunkt piąty stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
udziela się burmistrzowi miasta Lubaczowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. W paragrafie drugim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i Panowie, kto jest za, przeciw lub się wstrzymał? Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Paweł Włoch. Za. Zabrońska Marta. Za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Pan burmistrz zabierze głos. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za udzielenie absolutorium. Jak co roku podkreślam, że to jest nasza wspólna praca. Tak jest skonstruowane przepisy, że ktoś musi personalnie odpowiadać. Rada udziela absolutorium burmistrzowi, ale tak naprawdę wszystkie decyzje w roku, w każdym roku budżetowym podejmujemy wspólnie, zmiany, nowe zadania. Także ja dziękuję za absolutorium i dziękuję za współpracę w roku 19. Jest to takie dosyć trochę dziwne, że jeszcze mówimy o 19, kiedy już trwa 20 pełną parą, mamy nowe plany, nowe wyzwania i tym się zajmujemy, ale warto od czasu do czasu spojrzeć w przeszłość, bo niektóre nasze decyzje w roku 19 mają skutek na rok 20 i pewnie będą miały na 21. Także Szanowni Państwo, myślę, że udany rok, udane wykonanie budżetu zarówno po stronie wydatków i przychodów i życzyłbym sobie, żeby następne lata też były tak owocne, jeśli chodzi o działanie miasta i wykonywanie budżetów, szczególnie po stronie dochodów, bo to o tym nam zależy. Sytuacja jest taka teraz, że trochę drżymy o to, co się będzie po stronie przychodów w mieście działo, ale też racjonalizujemy, podchodzimy racjonalnie do zmniejszenia przychodów, ale też jednocześnie do pomocy naszym przedsiębiorcom, głównie jeśli chodzi o stan pandemii. Myślę, że zobaczymy w ciągu roku, w jaki sposób, głównie tutaj chodzi o wydatki bieżące, będziemy się na to, przyglądamy się cały czas i próbujemy działać oszczędnie. Także zamykamy rok 2019 tą uchwałą i tak naprawdę kontynuujemy to, co realizujemy w roku 2020. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. Przystępujemy do realizacji 6. punktu. Jest to podjęcie uchwał Rady Miejskiej. I pierwszy projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu lubaczowskiego na realizację zadania publicznego. Poproszę tutaj pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o przedstawienie opinii. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu dnia 22 czerwca 2020 roku zapoznała się z projektem uchwały, przeanalizowała go, zapoznała się z wyjaśnieniami pana burmistrza, pani skarbnik i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do tego projektu uchwały? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że projekt uchwały został przegłosowany jednogłośnie. Następny projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej również dla powiatu lubaczowskiego na realizację zadania publicznego. Tutaj również poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowej, o opinię. Tutaj również Komisja
analizowała powyższy projekt uchwały, zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pana burmistrza, pani skarbnik i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Tu chodzi o przebudowę ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie, ulicy Konopnickiej, Mickiewicza i Krasińskiego. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2020 rok. Tutaj również poproszę pana Jana Radowskiego o przedstawienie opinii komisji. Również tym projektem komisja zajmowała się na swoim posiedzeniu, zapoznała się z projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pana burmistrza, pani skarbnik i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Tutaj chodzi, ma to związek z podjętymi uchwałami przed chwilą. Tu chodzi o pomoc finansową dla powiatu lubaczowskiego, przebudowa drogi powiatowej Słowackiego oraz ulicy Konopnickiej Nowa. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Czwarty projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu lubaczowskiego na realizację zadania publicznego. Tutaj również poproszę pana Jana Radłowskiego o przedstawienie opinii. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej na swoim posiedzeniu też 22 czerwca 2020 roku zajmowała się powyższym projektem uchwały, zapoznała się z nim, wysłuchała wyjaśnień pana burmistrza, pani skarbnik i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Powyższa uchwała ma związek też z pomocą finansową dla powiatu lubaczowskiego na realizację zadania publicznego i tu się zastępuje kwotę 985 257 zł kwotą 999 076 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa ma pytania? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubaczów. Proszę pana Jana Radłowskiego o opinię. Tu również Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie zajmowała się powyższym projektem uchwały. Przeanalizowała go. Wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa ma pytania?
Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Piuro. Za. Jan Radłowski. Za. Adam Szałański. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej Jana Radowskiego o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza zajmowała się również tym projektem uchwały. Zapoznała się z nim, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Jest to projekt związany z określeniem limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych w kwocie 10 milionów 461 tysięcy. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Piuro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Siódmy projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie. Tutaj poproszę o opinię pana Marka Małeckiego, przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie burmistrzowie. W dniu 18 czerwca na posiedzeniu Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych przy realizacji naszego programu jednym z punktów było zaopiniowanie projektów uchwał, jakie trafiły do komisji, w tym przypadku trafiła jedna uchwała właśnie dotycząca zmiany w statucie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie. Chciałbym powiedzieć, że zmiana ta polega na dopisaniu punktu, które umożliwia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki, znaczy tego PSZOK-u tak zwanego, że zakład będzie mógł prowadzić ten punkt, żeby mieszkańcy nasi mogli sprawnie odwozić jakieś niepotrzebne rzeczy. Także opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Piuro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Ósmy projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa jednorodzinnego przy ulicy Nowej w Lubaczowie. Pan burmistrz prosił o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji z przyczyn formalnych. Następny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej w Lubaczowie. Poproszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowej, o opinię. Komisja również zajmowała się tym projektem uchwały. Zapoznała się z nim, wysłuchała wyjaśnień
kierownika referatu oraz pana burmistrza i wyraziła opinię pozytywną. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem, panie i panowie? Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. I ostatnia uchwała, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem 2341/4 położonej w Lubaczowie przy ulicy Pszennego. Tutaj również proszę pana Jana Radłowskiego, przewodniczącego Komisji, o opinię. Również tym projektem uchwały komisja zajmowała się dnia 22 czerwca 2020 roku. Zapoznała się z wyjaśnieniami kierownika referatu, pana burmistrza oraz pani skarbnik i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania? Nie widzę. Panie i panowie, Krzysztof Czerniak. Za. Rafał Dudzic. Za. Marta Fircowicz-Mazurek. Za. Marek Hadel. Za. Stanisław Kusek. Za. Roman Łańcucki. Za. Marek Małecki. Za. Wojciech Mamczur. Za. Zdzisław Mamczura. Za. Piotr Pióro. Za. Jan Radłowski. Za. Małgorzata Strycharz. Za. Adam Szałański. Za. Paweł Włoch. Za. Marta Zabrońska. Za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Wyczerpaliśmy punkt 6 dzisiejszego naszego posiedzenia. Przystępujemy do punktu 7. Sprawy różne. W sprawach różnych najpierw pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej, uchwała nr 1288/2020 rok 2 czerwca. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zbadaniu uchwał Rady Miejskiej nr 235 z 2020 roku z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu stwierdza, że uchwała numer 249 z 2020 roku z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu nie narusza prawa. Umarza postępowanie w sprawie uznania za nieważną uchwałę numer 235 z dnia 29 kwietnia w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania, wykupu wszczęte uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nr 1198 łamane z 2020 roku dnia 19 maja 2020 roku. To i pismo do Rady Miejskiej, właściciele działek zabudowanych, jak i niezabudowanych na osiedlu Mickiewicza Piaski w Lubaczowie. Rada Miejska w Lubaczowie. Zwracamy się z prośbą o zajęcie pozytywnego stanowiska w przedmiocie przejęcia przez burmistrza miasta Lubaczowa, podjęcia przez burmistrza miasta Lubaczowa działań mających na celu doprowadzenie do stanu przejezdności do ponad 60 działek będących naszą własnością, położonych na osiedlu Mickiewicza Piaski. Aktualnie na osiedlu coraz więcej działek jest zabudowanych budynkami mieszkalnymi, zaś właściciele nie mają dojazdu. Dojazd od zaraz
jest niezbędny nie tylko właścicielom działek zabudowanych, ale i właścicielom działek niezabudowanych celem ich rolniczego użytkowania. Ponieważ na wyżej wymienionym osiedlu gmina miejska wykupiła już działki pod budowę drogi miejskiej, wobec powyższego równocześnie prosimy o kontynuację wyżej wymienionych zamierzeń. Realizacja wyżej wymienionego zadania jest możliwa przez wywłaszczenie osoby, która jako jedyna nie wyraziła zgody na sprzedaż części działki pod budowę drogi lub urządzenie drogi działkami, podane jest 4 numery działek, po uprzednim dokonaniu wykupu lub zamiany, a następnie po wykonaniu dokumentacji, uzyskaniu pozwolenia na budowę drogi miejskiej, w tym i nałożenie asfaltu. Droga miejska w tym miejscu została zaplanowana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na pierwszym etapie realizacji wyżej wymienionego zadania prosimy o pilne doprowadzenie do przejezdności poprzez utwardzenie do działek położonych na osiedlu Mickiewicza Piaski, na których wybudowane zostały domy, jak i pozostały. Brak przejezdności uniemożliwia normalne funkcjonowanie właścicieli. Prosimy Wysoką Radę Miasta Lubaczowa o pozytywne stanowisko w wyżej wymienionej sprawie. Do wiadomości Komisja Spraw Społecznych Komunalnych Rady Miejskiej z równoczesną prośbą o pozytywną opinię. Do wiadomości Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej z prośbą o pozytywną opinię i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej z prośbą o pozytywną opinię. Są tutaj, do każdej komisji jest dołączone pismo właścicieli tych działek, więc Państwo otrzymacie to pismo. Tyle pism, które wpłynęły do Rady Miejskiej. Czy ktoś z Państwa w sprawach różnych zabierze głos? Pan Wojciech Mamczur. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, ja chciałem tylko zapytanie, jeżeli chodzi o to, że mieszkańcy mogą wywozić, prawda, jakieś tam śmiecie, to się nie nazywają śmiecie, bo wielko gabarytowe różne. Co to może być? Jakie to może być? Jakie to mogą być artykuły? Czy styropian oponny, jakiś inny sprzęt elektroniczny? Coś tego typu, tak? Będzie odpowiedź. Dobrze. Dziękuję panu. Pan Krzysztof Czerniak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam wielką prośbę. Mieszkańcy ulicy Norwida zostali pozbawieni oświetlenia ulicznego. Znaczy taką mamy lekko dyskotekę, także gdyby muzyka coś puścił, to można było tańczyć, bo zaświeca się na 3 minuty, potem gaśnie, potem się zaświeca i tak gaśnie i niektórzy już nie mogą spać po nocach i bardzo bym prosił burmistrza, żeby ktoś tam zainterweniował i przy okazji wymienił dwie lampy, bo jedną podparłem wczoraj deską, jakimś kołkiem, bo padało, aż się rozmokło i koło placu zabaw jest jedna lampa, która się przechyliła. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, mieszkańcy mnie pytają, czy będzie, wiem, że to nie nasze, tłumaczę, że to jest nie nasze, przejazd kolejowy, chodzi o tunel tak zwany, po wieży ciśnień. Czy będziemy go jakieś remontować, doprowadzić do stanu takiego, że przy takich deszczach, jak są teraz, będzie ta deszczówka odprowadzona? Bo niektórzy rzeczywiście już sobie znaleźli skróty, już wymarzyli sobie drogę przez pod wiaduktem, pod tunelem i na Kubala i do góry na Kościuszki. Z jednej strony super, bo mamy mniejszy ruch na Słowackiego, a teraz jak Mickiewicza zamknął, to którędyś będę musiał jeździć. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Pan Marek Małecki, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panowie Burmistrzowie, ja chciałbym się odnieść tylko do tego pisma tych mieszkańców, które wpłynęło. Myśmy mieli akurat okazję z tym pismem w pewnym sensie się zapoznać i właśnie ostatnio na komisji również była dyskusja. Tam chodzi o dojazd do posesji, które do nowo wybudowanych domów albo domów, które są w budowie, jak również do tych działek rolnych, które tam pozostały. Myśmy tutaj wyjaśnienia pana burmistrza wysłuchali, też była taka dyskusja, taka luźna, jeszcze nie oficjalnie, to nie było przedmiotem dyskusji takiej, ale nieoficjalnie mieszkańcy oczekują od nas pozytywnej opinii. Myślę,
zarówno my jako komisja, myślę, że mogę tutaj za komisję całą powiedzieć, że jak najbardziej opinia zawsze jest pozytywna, bo wszystko, cokolwiek się zrobi dla mieszkańców, to my się do tego przychylamy. Również pan burmistrz się do tego przychyla, bo też nie jest tak, że jest jakaś blokada ze strony burmistrza czy prawda, kogoś tamkolwiek innego, żeby mieszkańcom nie pomóc. Wszyscy chcemy pomóc, również z burmistrzem, tylko ci mieszkańcy nowo wbudowanych domów albo nasi miejscowi deweloperzy muszą sobie zdawać sprawę z tego, że po prostu no, możliwości budżetowe miasta są takie, a nie inne. Czas trwania takich realizacji, przygotowania właściwie takiej realizacji inwestycji jest długi. Tam już miasto zrobiło, naprawdę myśmy tutaj się zapoznawali, jak państwo radni mogą również się zapoznać z tym terenem, jest duża praca zrobiona, wykupiona masa, część działek. No generalnie można powiedzieć, że naprawdę już etap jest mocno posunięty. I no i teraz kwestia dalszych jeszcze prac projektowych, no i możliwości budżetowych, myślę, że sprawi, że niebawem tamte te drogi powstaną. Także my wstępnie jako komisja jak najbardziej jesteśmy za, bo i burmistrz również, tylko kwestia, mówię, cierpliwości tych mieszkańców, nic się nie da rady zrobić z miesiąca na miesiąc, czy nieraz nawet z roku na rok, bo etap przygotowawczy projektów, wykupienia, innych rzeczy, zmian różnych planów wymaga sporego czasu, także wszystko powoli, naszym zdaniem, idzie dobrze do przodu i kwestia jeszcze wytrwałości trochę, także to tak na gorąco odnośnie tego pisma. Myślę, że my jeszcze jakieś swoje opinie następnej komisji wypracujemy taką na piśmie. Także dziękuję bardzo panu przewodniczącemu, pan Krzysztof Czerniak. Ja myślę, że się odnieść właśnie do kolegi tutaj, co wspomniał, bo niestety też się z tym borykam, bo mieszkańcy, którzy wybudowali się na w tych domach, no, zarzucają burmistrzowi i nam, że ktoś im obiecał. No tak naprawdę nie będę mówił tutaj, że burmistrz obiecał, bo to jest bezsens. To mówię głośno i wyraźnie w tej chwili. Zanim ktoś kupi mieszkanie w Lubaczowie, czy będzie budował dom, czy będzie kupował działkę od lubaczowskich deweloperów, czy ma w akcie notarialnym wpisanie, że będzie tam dociągnięte w tym czasie i w takim czasie prąd, gaz i wszystkie media. Bo w tej chwili już mam 4 znajomych, którzy kupili domy i pytam, czy macie wpisane przez dewelopera, że będą wszystkie media? Nie. No to dlaczego jest taki popłoch w Lubaczowie, że rada obiecała? To jest bez sensu. Musimy się też trochę bronić. Robimy wszystko dla mieszkańców Lubaczowa, ile możemy. Budżet jest no nie z gumy, że go naciągniemy jak gumkę. Majtka. I tak można powiedzieć, w majtkach i nasypiemy każdemu drogę. Druga sprawa, nawet mój znajomy ostatnio do mnie dzwoni, Krzysiek, chce tam iść, tam się budować. I ja mówię, wybuduj się, ale od razu ci mówię, że do twojego domu, od ostatniego domu, gdzie jest droga, jest 350 metrów. Nie myśl, że my od razu wydamy 3 miliony na to, żeby ci drogę wybudować. Możesz się wybudować, ale to będzie trwało, musi być zabudowane. No niestety, chce się budować pod lasem, chce mieć busze, komary, nie wiem. No ale no, zapytał. Zapytał, jaki jest termin realizacji. No, mamy prognozę wieloletnią do przodu i musimy się czegoś trzymać tego budżetu, no i nawet rozciągamy go. I też do radnych tutaj wszystkich chciałbym zaapelować. Mówmy o tym ludziom, bo no, kupują domy, potem nie ma, proszę państwa, no sanitarki nie ma na przykład, to inaczej już teraz mówię, żeby kupowali duże szamba, żeby jakoś się tam wprowadzono, a potem z tych szamb zrobić deszczówkę. No jak będzie już potem kanalizacja zrobiona, no to z tego zrobiąc się deszczówkę będziecie mieć wodę za darmo. No przecież szambo można dobrze wyczyścić, można odkazić i można z tego też korzystać. No nie mam innego w tej chwili wytłumaczenia, a dostaję białej gorączki, jak mówią, że rada i burmistrz obiecali, że będzie tam 100%, że oni się wprowadzą i już będzie wszystko zrobione. To taka moja sugestia i to też powinno być, nie wiem, przez dewelopera uzgodnione prawem, nie wiem, że kupuje ktoś i potem żąda od nas czegoś. Ja tylko tak reasumując to, co kolega przed chwileczką poruszył temat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze radnych zabierze głos? Nie widzę, to proszę panie burmistrzu o odpowiedź. Szanowni państwo, może zacznę od tego tematu, który był
końcowo, na końcu rozpatrywany. Marzeniem naszym, myślę, w każdej gminie jest to, żeby obszar, który jest zabudowany przez jednego inwestora, dewelopera, był tak jak to w wielu przypadkach w większych miastach się dzieje, był uzbrojony całkowicie z drogami, z mediami i taki obszar był przekazany w użytkowanie do miasta, jeśli chodzi o sieć wodną, kanalizacyjną czy dojazdy. I taki przykład mamy troszeczkę na tym osiedlu, o którym mówimy, ulica Malczewskiego, Dębińskiego, gdzie miasto kiedyś, to jeszcze za dwie kadencje wcześniej, wykonało miejscowy plan zagospodarowania na terenie tak praktycznie nie swoim, czyli wydzieliło z działek rolnych do tej pory, wydzieliło działki budowlane, przejęło część działek, kupiło część działek pod drogi. Zrobiliśmy już za poprzedniej kadencji wjazd na to osiedle, teraz było wykonane częściowo oświetlenie tego początkowego wjazdu razem z ulicą Dębińskiego. I tak jak ktoś tu wspomniał, naprawdę sporo zainwestowaliśmy w ten teren. Teraz jakby są dalsze oczekiwania, żeby udrożnić pozostałe działki budowlane, bo teraz już funkcjonuje jako budowlane i to też jest trochę zaskoczenie, bo ten proces inwestycyjny bardzo przyspieszył w ostatnim czasie. No i ciężko nam też obrażać się na ludzi, że chcą budować, chcą kupować domy, chcą mieszkać u nas, dlatego też staramy się reagować na takie potrzeby. Tu w tym przypadku, już tak wyprzedzając troszeczkę odpowiedź na tą petycję, będziemy robić tak zwany ZRID na części tego obszaru, aby wywłaszczyć jedną osobę, która nie zgodziła się przy wykonywaniu miejscowego planu zagospodarowania na odstąpienie działki pod drogę. Będziemy to zlecać niebawem, żeby już formalnie stać się właścicielem całych ciągów drogowych i prawdopodobnie będziemy utwardzać te ciągi komunikacyjne, żeby można było ruszyć z budową kolejnych budynków, a w międzyczasie dzisiaj nawet rozmawiałem z rodziną, która też kupiła budynek troszeczkę w ciemno i nie ma teraz dojazdu. Nie jest to sprawa na szczęście na już, tylko na jakieś pół roku, być może do roku, także jeszcze chwilę czasu dostaliśmy, żeby uczynić dojazd do tych naszych nowych mieszkańców, których bardzo witamy w Lubaczowie. I w taki sposób będziemy podchodzić do tych spraw, które są, bo pojawiają się tak samo, w takim samym sytuacji jest osiedle za szpitalem. Jak Państwo wiecie, tam powstało dużo domów, ale tak naprawdę żadne media tam nie zostały wykonane. Wszyscy patrzą się w kierunku miasta, żeby chociaż część z nich wykonać. Najprościej to zleciliśmy projektowanie sieci wodnej, bo to jest w miarę prosta sprawa, mamy tam w pobliżu nitki wody, natomiast z kanalizacją będzie trudniej i tutaj mówimy mieszkańcom, że przez, myślę, że co najmniej 2 lata będą musieli radzić sobie w taki sposób, jak tutaj radny powiedział, bo teren jest trudny, tam jest według przygotowywanego studium jest około 80 hektarów pod zabudowę mieszkaniową, więc tam trzeba kompleksowo zrobić koncepcję od prowadzenia ścieków z tego osiedla, odwodnienia, raczej w kierunku ulicy Technicznej, ale to wymaga dobrego projektu, dobrej koncepcji i później wykonania za duże pieniądze. Także tak się mniej więcej, wyglądają te nasze przymiarki do w jakiś sposób złagodzenia problemów naszych nowych mieszkańców, ale podkreślam i podtrzymuję i podłączam się do apelu pana radnego Krzyśka Czerniaka, żeby przed podjęciem życiowej decyzji o zakupie domu, o budowy domu, przyjść do Urzędu Miasta i się popytać, jeśli chodzi o perspektywy inwestycji właśnie w tą infrastrukturę komunalną, drogi, kanalizację, wodę,
bo mamy naprawdę wiele obszarów, nawet miejskich i działek miejskich, na których są instalacje. Być może ludzie nie wiedzą, być może podobają się w innych miejscach, ale to też wtedy będą świadomi, na co się piszą, na co, w jakiej perspektywie miasto będzie realizowało inwestycje w tym ich terenie, gdzie się jakby decydują na przyszłe zamieszkanie czy przyszły byt rodzinny. Natomiast wracając do tunelu, wciąż czekamy, aż ta inwestycja, która tam w okolicy trwa, czyli ulica Kolejowa, Hubala, niech to nabierze kształtu, bo coraz bardziej tam zaczyna się już wyglądać i wtedy ja planuję porozmawiać z dyrektorem regionalnym Polskich Linii Kolejowych, bo PLK jest właścicielem urządzeń i linii, które są jakby przeznaczone do jazdy pociągów i to oni są władni, jeśli chodzi o remont, modernizację infrastruktury. Cały czas jest mowa o modernizacji linii 101 w nowej perspektywie unijnej i to te plany są podtrzymywane w dokumentach strategicznych województwa podkarpackiego. Natomiast są to lata 2024-2025, dosyć odległe, natomiast tunel i sama infrastruktura będzie już do używania i tam zawsze był problem i to były zgłaszane przez radnych, przez przewodniczących osiedli, że jest on zalewany. On zawsze był zalewany. To nic nowego, bo tam jest na tyle nisko, że nie ma odpływu. W tamtym roku prosiłem naszą komunalną, żeby przyjrzeli się możliwości odprowadzenia. Odnaleźli dwa odstojniki, trzy i trzeba po prostu tą kratkę, która jest kratką ściekową, udrożnić, ale tylko na tej zasadzie, że ona będzie przyjmowała część wody do tych odstojników, które będą się rozsączać. Innej możliwości nie ma, chyba że przepompowni, ale to już jest kwestia inwestycji to po naszej stronie i też troszkę nie do końca do zrealizowania, bo musiała być na terenie kolejowym. Ale przyjrzymy się temu, bo naprawdę po skończeniu realizacji inwestycji Hubala i kolejowej będzie to jeden z bardziej uczęszczonych traktów, czy pieszych, czy małego ruchu samochodowego. Tam duży samochód się nie zmieści. Zresztą tutaj też na naszych spotkaniach były wnioski o oznakowanie, o to, żeby pokazać wysokość, żeby nie dochodziło tam do jakichś tam wydarzeń nieprzewidzianych, że ktoś za dużym samochodem próbuje wjechać pod ten tunel. Także jest to związane z naszą inwestycją. Będziemy się starać, żeby i pokażemy wtedy, jak to wygląda, żeby troszeczkę zmotywować PLK do lekkiego odświeżenia, nie mówię remontu, ale lekkiego odświeżenia tego tunelu, żeby to też wyglądało. Jeśli chodzi o PSZOK, będzie regulamin, to określimy, bo nie wszystkie frakcje są do przyjęcia, natomiast w zasadzie to, co się nie zbiera standardowo, prawda? No, gabaryty się zbiera, tylko że w określonych wielkich gabarytach, w określonych momentach czy według harmonogramu to nie ma problemu, natomiast na bieżąco będziemy tam przyjmować większość odpadów komunalnych, zaznaczam, które są wytwarzane w domach. Tutaj nie mówimy o odpadach dla działalności. Azbestu nie wolno. No ale styropian tak, jak najbardziej, opony, to są te rzeczy, z którymi się spotykamy na co dzień, to jest typowy odpad komunalny. Będziemy mieli pewnie problemy z niektórymi frakcjami, ale to na bieżąco będziemy sobie radzić, jeśli chodzi o działalność tego PSZOK-u. Póki co będzie to w ramach naszego zakładu usług komunalnych, ponieważ oni prowadzą oczyszczalnie, prowadzą cmentarz, mają kody tych odpadów, więc oni tak samo wnioskują do tej bazy odpadów
żeby się zarejestrować z tymi komunalnymi odpadami od mieszkańców. Będzie to tam, gdzie było, czyli na dawnej, w dawnej lokalizacji przedsiębiorstwa usług komunalnych. Dodam, że to jest, on jest transakcja sprzedaży PUP-u dla osoby prywatnej. Już z tą osobą dogadujemy się, żeby jakby przedłużyć, podpisać prawdopodobnie nową umowę, bo to nie jest następca prawny. Także, że tutaj w ramach tej naszej bieżącej działalności, chcemy, żeby to było od lipca. Zobaczymy, czy formalnie od pierwszego uda się wystartować. Chcielibyśmy, żeby już jakby to, co się nagromadziło mieszkańcom przez ten początek roku, mogło zostać przekazane do tego przodu. Dziękuję panu burmistrzowi. Czy ktoś z państwa jeszcze zabierze głos? Proszę bardzo, pan Marek Małecki. Ja przepraszam, ja tylko jeszcze w sprawie tego tunelu, prawda, bo tak jak już ten temat został, że tak powiem, tutaj podjęty, to ostatnio rozmawiałem w gminie Chorynie, oni mają również tunel u siebie pod drogą gminną nawet, bo tam mają przejazd gminny. Ich tunel jest w znacznie lepszej kondycji, bo jest dużo wyższy, dużo szerszy. I wiem, że tam ostatnio czynił starania odnośnie przebudowy również właśnie w związku z tą przebudową tej linii 101, prawda? Żeby przebudować ten tunel na tyle, żeby zrobić dwa pasy ruchu, czyli dwukierunkowy, bo do tej pory tam się mijają pojazdy na zasadzie ruchu wahadłowego. I właśnie tutaj, co pan burmistrz mówił, że z dyrektorem warto by się było spotkać. Ja w ogóle nie wiem, myślę, że tam jest dosyć już na takiej zaawansowanej etapie te prace projektowe. Dzisiaj nawet, powiem szczerze, tak przejeżdżałem koło PKP i zauważyłem sporą grupę różnych ludzi. Podejrzewam, że to są projektanci, bo dużo numerów było takich z innych województw, nie? Gdzie oni przechodzą pewne etapy, pewne rzeczy analizują i myślę, że trzeba było właśnie jak najszybciej może do wystąpić, żeby tego nie przeoczyć, bo jak już jakieś tam decyzje podejmą, to może niektóre są nieodwracalne, a na tym etapie jeszcze może by się udało, faktycznie może by go przybudowali na tyle, żeby on był bezpieczny, normalny przejazd i przede wszystkim z tym odwodnieniem, nie? Bo to jest najgorsze. Także dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z państwa zabierze głos? Pan Stanisław Kusek, proszę bardzo. Ja mam też dodatkowe pytanie do pana burmistrza odnośnie tego przejazdu kolejowego tunelu. Czy tam nie ma w tamtym rejonie gdzieś jakiejś, powiedzmy, kanalizacji deszczowej, czy nawet ogólnospławnej, żeby ewentualnie, załóżmy, tam po prostu zrzucić ten ściek, powiedzmy, tą wodę do istniejącej kanalizacji? Jeśli nie ma, to jest zrozumiałe, ale myślę, że może by to gdzieś jednak sprawdzić. Może tam są jakieś możliwości. Proszę bardzo, pan burmistrz. Tak, to jest sprawdzone. Nie ma. Dziękuję. Czyli najbliższa studzienka jest znacznie wyżej. Mówię, tam są odstojniki, jeśli one przyjmą ten nadmiar wody, nie, to zawsze można wypompować. Także, że to będziemy kontynuować te działania, przynajmniej trochę się wciskamy na nie nasz teren, ale generalnie zależy nam na tym, żeby tą wodę odprowadzać. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za odpowiedź. Czy ktoś jeszcze z państwa? Jeśli nie, to dziękuję państwu za obecność i na tym zamykam zwyczajną sesję Rady Miejskiej, 21 w obecnej kadencji. Dziękuję bardzo za przybycie.